Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Śniadach. Działa w dziedzinie sprzedaży, budowania relacji w połączeniu z rozwojem osobistym, duchowym i mentalnym. Współtworzył dwa projekty, w tym firmę farmaceutyczną, zarządzając jedną z wiodących klinik implantologicznych. Rozmawiamy o pracy nad sobą, emocjach, budowaniu nawyków, jak również drodze, jaką musiał przejść Paweł, aby znaleźć się w miejscu, w którym dzisiaj rozpoczyna wszystko na nowo, z mocnym fundamentem. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Opal w kamerze. Dzisiaj ze mną Paweł Śniadach. Cześć. Witam Cię, Olga. Skąd przyjechałeś? Witam Cię, Olga. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak wiesz, znamy się troszeczkę czasu, i to, że jestem tutaj, to też bardzo się cieszę, bo to nie jest przypadek. Przyjechałem z Białego Stoku, z Podlasia. Miejsce, które tak naprawdę często uważane jest za ze ścianek w Waszym kraju. Jednak chcę pokazać, że również są osoby, które. Mają wartość do przekazania, dlatego dzisiaj się widzimy. I chcę z Tobą poruszyć kilka kwestii, które uważam, że będą bardzo wartościowe. Bardzo się cieszę, daleko miałeś trochę do nas tutaj, do Katowic, ale czego się nie robi dla, dla wartości. A tak jak powiedziałeś, my się znamy trzy lata z tego, co policzyłam, bo to były czasy pandemiczne 2020. Zgadza się. I, i, I rozmawiając z Tobą, pamiętam, że to był chłopak, który był strasznie zabiegany. To była osoba, która była niezmiernie, nie obraź się, nieogarnięta i, i, i co chwilę pędząca za czymś, a właściwie nie wiadomo za czym. I jak się próbowałam dopytać, czym ty się dokładnie zajmujesz, to rozwodziłeś tak wiele wątków, że ciężko było się w tym połapać. Więc zacznijmy od tego, czym ty się dzisiaj zajmujesz, Paweł? Z czym cię można kojarzyć? Jakbyś miał określić jednym hasłem, z czym chcesz być kojarzony, to co by to było? Olga, trafiłaś w punkt. Przede wszystkim to podkreśla, jestem praktykiem, jestem praktykiem życiowym, i to, jakiego mnie widziałaś wtedy, te trzy lata temu, to był mój proces. To był mój proces, którego doświadczałem po tym wszystkim, czego doświadczałem w życiu. I będąc w Gdańsku, to nie było i nie jest moje miasto rodzinne, gdzie przeprowadziłem się ze względu na rozwój zawodowy. Natomiast to, kiedy się poznaliśmy i widząc ten taki troszeczkę chaos, zabieganie z czegoś się wzięło. I to jest tak naprawdę moment wtedy kluczowy, który dzisiaj doskonale rozumiem. Dzisiaj doskonale rozumiem, ponieważ wiedziałem, że czegoś mi brakuje, ale mam świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o karierę swoją własną. Jednak to, co najistotniejsze, wiedząc dzięki osobom lepszym od siebie. O co należy zadbać, poświęcałem się tej pracy. Będąc właśnie zabieganym, nie miałem na to czasu. Rozjeżdżałem się, poświęcałem się u pracy bardzo dużo. Sześć, 7 dni w tygodniu to jest kupa czasu, pracując u kogoś, biorąc odpowiedzialność totalną za to, co należy zrobić, czy się odpowiedzialnym, dlatego byłem zabiegany. Ale dlaczego? Dlaczego się pojawiłem wtedy, kiedy się spotkaliśmy na tym spotkaniu? Właśnie dlatego, że pomimo tego zabiegania szukałem tych wolnych luk, tego wolnego czasu dla siebie, którego w ogóle nie miałam. Mhm, tak. Dlatego nie miałam tego na tej najistotniejszej kwestii, którą dzisiaj nazywam jaką wartość buduje i przekazuje innym, czyli fundament. Dobrze, o fundamencie porozmawiamy i składowych fundamentu, ale wrócę jeszcze raz do pytania. Jaka jest Twoja specjalizacja dzisiaj? Tak jak powiedziałem, jestem praktykiem. Praktykiem, ale pod kątem przede wszystkim sprzedaży, okay. pracy z emocjami, pracy z ludźmi, indywidualnie, jeden na jeden, cały management, jeżeli chodzi o zarządzanie, pracownik, pracodawca, pracodawca, pracownik. I to się nie bierze z przypadku. To nie jest tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie wyuczenia się, tylko zrozumienia właśnie pewnych mechanizmów poprzez praktykę, o której powiedziałem, jeżeli chodzi. O 14-letnim własne doświadczenie. I tutaj, mając to doświadczenie, wyciągając wnioski, doświadczając wielu upadków w życiu, nie poddałem się. Po prostu zacząłem szukać i to jest jedna z maksym moich życiowych szukać rozwiązań. Takich, które sprawią, że faktycznie osiągnę w życiu to, czego tak naprawdę pragnąłem, a nieraz w życiu zwątpiłem siebie. I to sprawiało, że ponownie Popadałem w te siły upadku, nie dowoziłem czegoś do końca, nie byłem konsekwentny, jednak kiedy to zrozumiałem, wiele się zmieniło. Jaka była pierwsza usługa bądź produkt, na który uczyłeś się sprzedaży? To teraz powiem o najważniejszej kwestii: 15 lat grałem w piłkę. I to zawsze powtarzam, że to jest moje największe i najcenniejsze doświadczenie, ponieważ sport, uprawianie sportu na co dzień, gdzie każdego tak naprawdę i wszystkich zachęcam, do uprawiania sportu, dbania nie tylko o swój mindset, dzięki temu o swoją sylwetkę, ale sport jako piłka nożna ukształtował, wtedy tego nie rozumiałem ukształtował mój charakter jako bycie walecznym, nieodpuszczania i to jest bardzo istotne. I nie rozumiejąc tego wtedy, znalazłem się w sytuacji, kiedy to była sytuacja rodzinna, przede wszystkim prywatna, również, gdzie potrzebowałem tak naprawdę płynności finansowej. Potrzebowałem takiego filaru, jeżeli chodzi o comiesięczne wynagrodzenie na pewnym poziomie, jednak sama gra w piłkę mi tego nie dawała. I tak się potoczyły losy, że musiałem zdecydować się na karierę zawodową. Musiałem coś wybrać. Jednak tak naprawdę nie jestem i nigdy nie byłem typem człowieka, pomimo swoich doświadczeń z przeszłości jako, jako osoba młoda, Zdecydowałem i zastanowiłem się, co chcę w życiu robić. Chcę pracować z ludźmi, chcę mieć kontakt z ludźmi. I poszedłem w sprzedaż. I co, za sprzedawałeś pierwszy? pierwszy? Zacząłem tak naprawdę pracę, to jest bardzo cenne. Doświadczenie pracy na prowizji, sprzedawano usługi telekomunikacyjne, typowo z firmami, to też jest inny klient, aniżeli klient prywatny, więc nikomu nie zaglądałem do okien, do drzwi, ale też to wymagało takiej powagi, wymagało tak naprawdę perfekcji i tego, perfekcjonizmu, który wtedy rozumiałem, że tak należy robić, ale pamiętam, Olga, jak oglądałem właśnie twój ostatni odcinek i świetnie to nagrałyście, a właśnie o tym perfekcjonizmie, który tak naprawdę w życiu jest z Google. No jest dużą presją na, na człowieku, bo hamuje rozwój, a nie, a nie przyspiesza. Czyli sprzedaż bezpo... to była sprzedaż bezpośrednia? Te usługi teletyczne? to była sprzedaż tak naprawdę pośrednia. Można tak to, to jako sprzedaż bezpośrednią również. To się tak naprawdę łączy. Jeżeli nie zarobiłem, to nie miałem pieniędzy, ale miałem jeden cel. Miałem przede wszystkim celem moim było zarobienie pieniędzy na pewnym poziomie i widziałem, że jeżeli już te cechy zauważam w sobie, nie będę konsekwentny. Nie będę dowoził tak naprawdę tego, co sobie zaplanowałem mimo wszystko, jakkolwiek, jeżeli chodzi o moją świadomość planowania, wtedy wiedziałem o tym jeżeli odpuściłem, to miałem cały tydzień z głowy. Pieniądze uciekały, to ja to tak nazywałem przez palca. Jednak e, uczyłem się dzięki temu właśnie konsekwencji i e, umiejętnie dowożenia właśnie otwieranych kontaktów, umiejętnie, skutecznie pracy z klientem, który często, ja wiem jak to w sprzedaży, nie jest łatwo decyzję. Ale umiejętnie prowadząc rozmowy z klientem, jak najbardziej można doprowadzić do tego, że ty będziesz skuteczna, będziesz skuteczny i to się przełoży na wyniki finansowe. Ale nie dlatego, że ja chcę sprzedać, tylko już wtedy zacząłem to rozumieć, chcę sprzedawać. I jakie mechanizmy o tym decydują, że ja będę sprzedawał, dzięki temu będę zarobił większe pieniądze, będę się rozwijał. Tak więc... Ta praca przez dwa lata pierwsze to jest dla mnie ogrom doświadczenia, gdzie po dwóch latach tak naprawdę poczułem, że to już jest wystarczy. Chcę zrobić krok dalej, chcę zrobić coś więcej i zawsze moim celem było dostanie się do farmacji. I tak naprawdę, co mnie zaskoczyło, nie mając prawa jazdy, prawa jazdy, wyobraź sobie, że pracując wtedy z klientem biznesowym, ja nie miałem prawa jazdy, nie jeździłem samochodem. Ja się pakowałem w autobus miejski, pakowałem się w autobus poza miasto, nawet zimą. I właśnie Paweł, ten w płaszczu, ten w szaliku, oczywiście bez czapeczki, śnieg mógł sypać, ale szedł do klienta. Konsekwentnie. Dlaczego? Bo potrzebował zarobić pieniądze. Dlaczego zarobić pieniądze? Nie tylko na przyjemność. Za tym stoi bardzo duża historia. Ile miałeś lat? Dwadzieścia. Dwadzieścia. To jest ten wiek, kiedy siadłeś po raz pierwszy za stół hazardowy. Tak naprawdę miało to miejsce rok wcześniej, ale tak. Bo się tak kojarzyłam, że 20, 20, nie wiem czy dobrze powiedziałam stół hazardowy, ale po raz pierwszy dotknąłeś, dotknąłeś hazardu, to zaraz cię o to dopytam. A skąd formacja? Dlaczego do formacji kojarzyło się to z dużymi pieniędzmi? Tak, wiele razy słyszałem o tym, że farmacja, duże pieniądze, naprawdę można się rozwinąć zawodowo. Jednak to, co jest istotne, miałem otoczenie ludzi, którzy pracowali w farmacji i bardzo często z nimi miałem styczność. Tak więc ta, ta zasada, to jakimi ludźmi się otaczasz, często taką osobą też się stajesz i idziesz w tym kierunku. I myślę, że to też mnie natknęło do tego, żeby zwrócić na to uwagę. Zrobić prawo jazdy, więc faktycznie zrobiłem. Po czym po, tak naprawdę po dwóch tygodniach byłem na pierwszej rozmowie i bardzo szybko dostałem się do jednej z firm, gdzie dostałem tą szansę i rozpoczęła się moja kariera zawodowa w farmacji. I później umiejętnie ewoluowało wszystko, jeżeli chodzi o pracę na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego. Później pięć lat jako przedstawiciel medyczny. Następnie osoba, z którą, która była moim przełożonym, zaproponowała mi współpracę do innej firmy, której tak naprawdę, e, jeżeli chodzi o decyzję, zmiany e, pracy, gdzie już miałam ugruntowaną opozycję, jeżeli chodzi o stanowisko przedstawiciela medycznego, później, to nie było łatwe. Jednak, kolejne doświadczenie. I tu pięknie się sprawdza maksyma, którą dzisiaj również bardzo mocno i często głoszę: nieznane wejdź, odważnym bądź. To jest piękna maksyma, która w życiu pozwoliła mi również wiele rzeczy osiągnąć już teraz, w tym wieku, w którym jestem. Nie jestem najmłodszy, ale też jeszcze wiele rzeczy, wiele lat przede mną. Ja już nie mógł, bo się czuję staro. Tak, ale <grym> nie, <grym> <grym> nie jesteś najmłodszy. Ale jesteśmy w podobnym wieku. Nie, bardzo podobnym. To ja jestem starszy. <grym> tak, ale, ale to wiesz, to się, to się czuję staro. Tak. Czy Twoi rodzice w, w jakikolwiek sposób nakierowywali cię na profesję, którą powinieneś wykonywać? Nie, nie. Dlaczego? Nie, ponieważ e, celem moich rodziców e, zawsze było to, żeby się wykształcić. To była główna zasada, żebym znalazł pracę. Pracował, żebym miał dobrze, a w ważne, żebym się wykształcił. Niestety, tak jak powiedziałem, albo niestety, w życiu podjąłem ważną, kluczową dla mnie w życiu decyzję: że odejdę i zostawię studia. Wezmę pełną odpowiedzialność za to, w jakim bagnie się znalazło. A ten bagno, ten problem, który powstał, o hazardzie, o którym wspomniałaś, który trwał przez blisko 3 lata, sprawiło, że miałem mnóstwo problemów finansowych. I to bardzo przekładało się na to, kim byłem jako człowiek, kim byłem jako e, tak naprawdę młody mężczyzna, który się rozwijał. I uwierz mi, że to nie tylko nie było łatwe radzenie sobie z taką sytuacją, z taką skalą, ponieważ to były potężne pieniądze, jeżeli chodzi o zobowiązania. To nie były nietrafione inwestycje. To był po prostu problem, który powstał. Szedłem w jakiś biral. I nie byłem w stanie z tego wyjść. Czułem się w pewnym momencie taki zamknięty trochę w klatce. Nie, po, nie bałem się uronić łez. Zostałem sam. Jednak cały czas miałem z tyłu głowy to, że. Nie wiem skąd się to brało, ale że chcę coś w życiu osiągnąć, ponieważ odszedłem od mojej pasji, od moich marzeń, od piłki. Przestałem grać w piłkę. Nie wiedziałem, jak wyjść z tego. Jednak przyszedł taki dzień, w którym po prostu poczułem się już na tyle słaby, na tyle bezradny, że we mnie zrodziło się coś takiego jak po prostu dość, już wystarczy. Co mam zrobić? Nie wiem. Po prostu idź, walcz. Lub cokolwiek, a w jaki sposób to wszystko się ułoży? Nie wiedziałam jeszcze, jak to tam to robić, jak do tego podchodzić. Dzisiaj, siedząc tutaj z Tobą, Olga, rozumiem o wiele więcej aniżeli wtedy. Dzisiaj jestem wdzięczny za to, co doświadczyłem właśnie wtedy, i dzięki temu jestem tym, kim chciałam być. Naprawdę. No gdyby nie tam, to byś nie był dzisiaj tym tworem, który widzimy. A powiedz, kto ci po raz pierwszy pokazał hazard? Tak naprawdę to było grono znajomych. Ponownie. Grono znajomych, tak jak środowisko właśnie osób, którzy pracowali w farmacji i najbliższe moje otoczenie. Osoby z zespołu, osoby ze szkoły jeszcze, gdzie poszliśmy razem na studia. Tam też ci ludzie z te osoby nam za złe? Po prostu to, był, to była forma rozrywki. Ale jednak ja dzisiaj to rozumiem doskonale dlaczego, jednak wszedłem w ten wiral te sidła, kiedy te zadłużenia powstawały, chęć po prostu zreflektowania się, zobowiązania, które powstawały, to było straszne. I to po prostu była spirala. To był efekt domina i dzisiaj Olga to podkreśla. Dla mnie to była największa lekcja na tamten moment do tego, by nie poddać się, a jednak. A jednak były momenty, w których niewiele brakowało, bym się poddał. Po Kie, prostu. A kiedy był ten moment od, y, odsknięcia, czyli zauważyłeś, że to ci nie służy, że masz już tyle długów, że odwrócili się od ciebie znajomi, najbliżsi? A, tak, tak. Kiedy, kiedy, kiedy nastąpił ten moment przekliku? Tak naprawdę, tak jak wspomniałem, kiedy minęły te trzy lata, to był rok 2000. 19, kiedy to się zaczęło. Około właśnie tych trzech lat, 2012 rok, kiedy poczułem już tą bezradność, kiedy mnie tak ściągnęło to wszystko w dół, jeżeli chodzi o ten ciężar, kiedy będąc w domu, dzwoni demofon, dzwoni telefon, ja po prostu ten lęk strach, który mam w sobie, to po prostu było coś, czego już nie potrafiłem dźwigać. Ja po prostu byłem bezradny. Wtedy pozwoliłem sobie, to jest też ciekawa historia, na to, by popaść w słabości. Po prostu. Pojawił się alkohol. Nałogi. Igreny, nałogi. Bardzo łatwe jest taki w, tym, w takich momentach sięgać po takie rzeczy. To jest takie ukojenie, troszeczkę chęć e, pozwolenia sobie na to, żeby odpuścić, poczuć troszeczkę ten luz, ten spokój. Wtedy tak to rozumiałem, a to mnie niszczyło. To mnie ściągało w dół. Jeszcze bardziej, podkreślę, wtedy tego nie rozumiałem, dziś to doskonale rozumiem, ale nie dlatego, że po prostu o tym się dowiedziałem, tylko szukałem mechanizmu, szukałem rozwiązania, jak zrobić, jak postąpić, by w końcu to zrozumieć, że popełniam błąd. Jeżeli już mam z tym problem, to jest prosta zasada. Myśl o problemie, a będziesz miała problem. Myśl o rozwiązaniu problemu, a zacznie się rozwiązywać. I wtedy już to łapałem, już coś klikało. I cały ten mechanizm, podejście do tego, się tego określenia używam, sprawiło, że zacząłem szukać faktycznie tych rozwiązań. W sferze zawodowej ja cały czas rosłem. Prywatnie byłem na niesamowitym dnie. Szukałem tak naprawdę możliwości zarabiania tych pieniędzy na wszelaki sposób. Jednak jeszcze nie byłem osobą, nazwijmy to, przedsiębiorczą, gdzie powiedzmy sky is the limit, jeżeli chodzi o zarabianie e, f, pieniędzy, finanse nasze rosną i tak dalej. Nie rozumiałem, czym tak naprawdę jest bycie szczęśliwym. A to, dlaczego popadłem w hazard, to się też z czegoś wzięło. I warto o tym powiedzieć. Mm -hmm. Możesz powiedzieć, nie ma problemu. Ha. Tak naprawdę, będąc młodszym chłopakiem, byłem... Trochę naśmiewamy, trochę czułem się taki odepchnięty. Lecz przyszedł też taki moment w życiu, kiedy postawiłem się temu wszystkiemu. To też bardzo się zmieniało wtedy w relacjach moich z tymi osobami, wychodziłem przed szereg. Byłem osobą, która właśnie była też troszeczkę liderem, potrafił zacząć żartować. I faktycznie wtedy, pewnego dnia, poczułem, że na tyle silne. Ja wam wszystkim pokażę, że potrafię coś się mieć, że będę kimś, poszedłem w hazard, mm -hmm. że będę miał kupę pieniędzy. Tak? No i tutaj mnie to zgubiło. To mnie zgubiło, dzisiaj się z tego śmieję, jestem wdzięczny. Lekcja po prostu przez całe życie, tak naprawdę, ponieważ 12 lat z tego wychodziłem, to jest niedługi, nie krótki okres czasu, lecz to mnie bardzo nauczyło i dzisiaj podkreślam, jestem wdzięczny za to. Między innymi, a przede wszystkim za to, ponieważ to, te problemy finansowe, pozwoliło mi spojrzeć na siebie na wielu płaszczyznach. To kim byłem wtedy? Kim jestem w tym momencie, kiedy poczułem tą istkę, że chcę, tak bardzo pragnę tej zmiany? I zacząłem szukać w sobie odpowiedzi, to kim chcę być. No ale jak? Jak to zrobić? Więc zacząłem szukać. Zacząłem szukać i, tak jak wspomniałem, w kwestii zawodowej ja rosłem, te finanse moje rosły. Chciałbym o tym wspomnieć i jestem za to wdzięczny. Tak naprawdę mógłbym tutaj przytoczyć jedną z osób, która mnie natchnęła do tego, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, duchowy. Mówię tutaj o Dawidzie Piątkowskim i to jest osoba, która mnie natchnęła do pracy nad sobą do pracy nad emocjami. I kiedy po raz pierwszy tak naprawdę zacząłem to rozumieć, to otworzyło mi wszystko, jeżeli chodzi o oczy, o mnie jako człowieka. To kiedy zacząłem tak naprawdę rozumieć, skąd się biorą moje emocje, kiedy mam, doświadczam niepowodzeń, kiedy osiągam sukcesy, gdzie to, kiedy ja tak naprawdę ponownie doświadczam upadku, to to się z czegoś bierze. To jest dla mnie cenna informacja. Kiedy pojawia się ten problem, jaki? Jaka informacja? Wiem, czego nie robić. Po prostu wiem, czego nie robić. Więc obróć się, Paweł, idź w drugą stronę. Ale nie utożsamia się z tym, że to mi sprawiło przykrość, bo ja wiem, co chcę osiągnąć. Ja wiem, jaki cel sobie postawiłem, ale nie cel, cel sam w sobie jest istot, najistotniejszy ale tak naprawdę droga, którą przechodzimy i jak do tego podchodzimy, kiedy doświadczamy tych wszystkich kwestii po drodze. Tak więc to bardzo dużo zmieniło w moim życiu i bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o decyzję o faktycznie rozwoju, mówi się o rozwoju osobistym, mentalnym, duchowym, czyli to, czym dzisiaj tak naprawdę również się specjalizuję, już pracując z osobami indywidualnie, już szkoląc tak naprawdę grupy, w kwestii zawodowej i nie tylko. Tak więc e, dzisiaj mam swoje pasje, realizuję je i one się nie wzięły z przypadku. Pojawiły się kolejne historie, tak jak wtedy, kiedy my się poznaliśmy. Zaledwie pół roku później doświadczyłem ponownie pięknej historii. Uważam, że to był kolejny przełomowy moment w moim rozwoju. W mojej karierze zawodowej, w moim roz rozwoju osobistym, gdzie tak naprawdę Olga przyszedłem do swojego mieszkania w Gdańsku. Był to wieczór, sobota. To była końcówka marca. I szedłem do domu w koszuli, w marynarce. Oczywiście praca tego wymagała. Jednak usiadłem na sofie. I czułem ponownie to uczucie bezradności. Jestem zaangażowany. Jestem oddany komuś, czemuś. Jednak jestem nieszczęśliwy. Pomimo, że rosnę. Pomimo, że finanse moje rosną. Ale nie o finanse chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, czy ja tutaj. Mam poukładane, jak ja to nazywam, puzelki? Ha. Czy ja mam na to czas i czy jestem konsekwentny w tym, żeby dbać każdego dnia o ten rozwój osobisty, budując i dbając o ten fundament, który jest najistotniejszy do tego, co za chwilę mamy robić, z czym mamy się w życiu mierzyć, z problemami, z powodzeniami, gdzie nawet kiedy doświadczamy sukcesu, nie pastwimy się nad tym. Świetnie, wyciągnijmy to, co najbardziej wartościowe, dlaczego to osiągnęliśmy, i stawiajmy sobie kolejne cele. Szukajmy nowej inspiracji. Do problemu wspomniałem, co uważam, jak warto do tego podchodzić. Ale wracając do tej soboty, usiadłem na tej sofie i począłem ponownie bezradność. Począłem na bezradność, gdzie tak patrzyłem w dół, w ziemię dosłownie. I myślę: Wow, co ja robię ze swoim życiem? Nie mam czasu dla siebie. Rodzina jest daleko. Bliscy moi są kilkaset kilometrów ode mnie. Jedyne co mogę to zadzwonić, bo czując się zobowiązany do pracy, którą muszę wykonywać, jestem tak temu poświęcony, że nawet nie nie chcę prosić o urlop. To było zgubne. Wyobraź sobie, że kilka dni temu spakowałem się i wróciłem do miasta rodziny. To chyba wspominałeś mi właśnie. Jesteś osobą rodzinną? Bardzo. Bardzo. Bardzo mam cudownych rodziców, cudownych braci. Jeden z nich, którego już nie ma. I to był ten czas, kiedy nie miałeś czasu dla rodziny? I, I odszedł twój brat, a interesuje mnie jeszcze, Paweł, co ty mogłeś mieć w głowie? Jakie emocje mogły ci towarzyszyć w momencie, kiedy ścieżka zawodowa rosła, szło ci bardzo dobrze, a ścieżka prywatna totalnie leżała w gruzach, jak oddzielić te dwa światy między sobą, bo one się jednak przeplatają dość mocno. Tak, to jest bardzo ważna kwestia, którą teraz poruszasz. Jeżeli my, ty, ja, każdy z nas. Nie zadbamy o te najistotniejsze kwestie tutaj, czyli nie poukładamy sobie tych wartości, nawyków, schematu, jak należy postępować, tych mechanizmów nie zrozumiemy, to my będziemy w tym chaosie, w którym ja również byłem. My się również będziemy w życiu gubić, mimo że znajdziemy za chwilę inspirację, za chwilę znajdziemy tą ambicję, żeby coś zrobić, zrealizować. Jednak jeżeli nie będziemy mieli tego fundamentu w sobie, przekonania tego, kim chcę być, kim chcę się stać i rozumiem, wiem, jak to realizować, to będziemy zawsze wracać do punktu wyjścia. Więc najpierw tutaj i najczęściej decyzje tak naprawdę nie wpłyną serca, bo tutaj tak jak wspomina to nie jedna osoba, ale tu jest analiza. W głowie jest analiza, warto, nie warto, i warto taką analizę robić, ale w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję. Decyzja jest tutaj, tu jest jedna odpowiedź. I wtedy naj, najistotniejsze jest to, co zrobimy. Kiedy podejmujemy decyzję, bierzmy za to odpowiedzialność, czyli działanie, bo działanie daje efekt, Daj nam odpowiedzi. Czy warto iść w tym kierunku? Jeżeli nie, umiejętnie sprawdźmy to. Jeżeli dostajemy mnóstwo odpowiedzi. Wiemy, dostaliśmy odpowiedź, wiemy czego nie robić. Idę w drugą stronę, szukam tego rozwiązania. Konsekwentnie idę do celu, który sobie postanowiłem. I tak jak wspomniałam, Olga, praca z emocjami, gdzie to one przede wszystkim, dzisiaj doskonale rozumiem, wpływają na to, że my się oddajemy emocjom. Ponieważ jeżeli ja to czuję, to takim powinienem być? No nie. Tak naprawdę, jeżeli zrozumiemy, czym są emocje, skąd one się biorą, czyli ten mechanizm to jest biologia, z biologią się nie dyskutuje, to są fakty. Jeżeli zrozumiemy ten mechanizm, skąd się biorą emocje, czym są emocje, to się okazuje, że ja mogę mieć totalnie nad tym kontrolę. To jest świetna wiedza. To jest świetna wiedza, dlatego. Ta inspiracja do zadbania o siebie, o rozwój duchowy, rozwój osobisty, rozwój mentalny, jako fundament, o który należy zadbać, poczułem w pewnym momencie, że to mi pomoże wyjść z moich problemów, ale przede wszystkim zbudować życie takie, jakie chciałbym prowadzić. I wspomniałaś, Olga, o bardzo ważnej kwestii, jeżeli chodzi o sytuację z moim bratem, do którego za chwilę wrócę, lecz wspomnę o czymś jeszcze. Kiedy wróciłem z Gdańska do Białegostoku, nie wiedziałem, co będę robił. Nie wiedziałem, co będę robił. Jednak poprzez wiedzę, którą zdobyłem od ludzi mądrzejszych i większych od siebie pod kątem zawodowym, zapamiętaj mi jedną najistotniejszą rzecz, że otaczaj się ludźmi lepszymi od siebie, spotykaj się z nimi, szukaj umiejętnie momentów, chwil gdzie możesz ich poznać, a znajdą się rozwiązania, znajdą się kierunki, w których ty się również odnajdziesz. Ty dostaniesz nagrodę od życia za to, że ty szukasz tej swojej drogi, ty dostaniesz odpowiedzi. I zaczął to robić. Zaczął to Olga robić. Wyobraź sobie, że po miesiącu czasu byłem w sytuacji, w której zdecydowałem się pojechać na jeden z eventów. To miało miejsce w górach. To miało miejsce na początku maja, lecz dzień wcześniej, przed wyjazdem na ten event, który bardzo poważnie traktowałem, wiedząc, kto tam będzie, z osób przedsiębiorczych, z osób, które osiągały sukcesy. Dzień wcześniej byłem na spotkaniu w Warszawie, na ostatnim etapie i możliwości ogromnej szansy dostania pracy ponownie w farmacji. Z tym, że jak zajechałem na to spotkanie, okazało się, że poprzez assessment, którego mieliśmy doświadczyć, czyli rozmowa w gronie ludzi, ja uwielbiam takie, takie momenty, dyskusje, wymienianie się zdaniem, opiniami świetnie, pojechałem. Ponieważ ktoś daje mi szansę. Wyobraź sobie, że tak jak to spotkanie trwało od godziny X do godziny X, miał około 5 godzin. W tego spotkania wstałem i wyszedłem. Dosłownie hmm. wstałem, poprosiłem jedną z osób, powiedziałam, że chciałbym po prostu wyjść, ponieważ czuję, że to nie jest ta droga, którą chcę iść w życiu. Jednocześnie miałam w głowie, siedząc tam z tymi wszystkimi osobami, miałam w głowie to, że w dniu jutrzejszym wyjeżdżam na wydarzenie, które czuję, że to może naprawdę zmienić moje życie. Przecież to jest konsekwencja tego, o czym wcześniej słyszałem, Tylko bądź panu konsekwentny, tylko po prostu pojedź. Słuchaj, pojechałem dzień wcześniej, tak jak powiedziałam, wyszedłem z tego spotkania, zmyślałem to, że wracam do siebie, pakuję i jadę tam na to wydarzenie, o którym wspomniałem. Co to było za wydarzenie? To było spotkanie w Wiśle, e, związane z branżą e-commerce, też było właśnie mnóstwo osób przedsiębiorczych e, i rozmowa tak naprawdę o rozwoju konkretnie danego projektu, ale również spotkanie z ludźmi którzy osiągnęli sukces, gdzie poprzez networking, właśnie, co jest największą wartością podczas takich spotkań, podczas takich eventów, wymieniamy się własnymi doświadczeniami. Budujesz kontakty. Nieważne, co ty dzisiaj w życiu robisz, możesz być faktycznie na beznadziejnej sytuacji, prywatnie, zawodowo, na niewiadomo, jakim stanowisku dzisiaj pracując. Ale jeżeli będziesz przynajmniej odrobinie zaangażowany w życiu, żeby faktycznie chce coś osiągnąć, to po prostu szukaj tego rozwiązania. Daj sobie szansę i jeżeli ktoś tobie podpowiada, co zrobić, to to sprawdź. Spotykaj się z ludźmi, którzy osiągnęli sukcesy. Rozmawiaj z nimi. Pokaż wtedy, jak już będziesz tam na miejscu, kim jesteś. Opowiedz swoją historię. Pokaż, opowiedz o swoich umiejętnościach. Ludzie, którzy osiągnęli ten sukces zawodowy, zauważyłem, że lubią dawać też szanse. Są, które troszeczkę się pogubiły w życiu. Ja taką szansę dostałem właśnie na tamtym inwencie od jednej z osób, która jest bardzo, bardzo dużym wzorcem do tego, jak w życiu nie należy się poddawać. Kiedy ktoś daje ci kilka procent szans przeżycia, a jednak można się z tego podnieść i stanąć do nogi. Kiedy w szpitalu ciebie już wszyscy skreślają. I tutaj z chęcią też wspomnę o tej osobie, to jest zdanie konieczne, który doświadczył niesamowitej historii: a dzisiaj występuje na scenach na świecie. Inspiruje wiele osób. Do tego, jak niewiele trzeba, by. Wiedzieć, co tak naprawdę należy zrobić, jakie mechanizmy w sobie uruchomić, a później to już jest efekt domina. Jest jedna prosta zasada działanie decyzja, działanie i konsekwencja. I wtedy wiele rzeczy dziwimy się, że układa się. Kiedy my się, my się rozwijamy, wiele osób chce z nami przebywać, wiele osób chce nam, się, z nami się utożsamiać, pić nam brawo. Bo jesteśmy fajni, co się dzieje na social mediach, super. Z tym, że najistotniejsze jest to, jaką drogę przeszliśmy i jakich kwestii doświadczyliśmy, żeby to wszystko wyglądało w taki sposób, jak jest opakowane dzisiaj, czego my doświadczamy. Żeby to wyglądało jako efekt, który pokazujemy, czy na social mediach, czy jak rozmawiamy, ok. Ale jakie decyzje my podejmowaliśmy, jakie ryzyko podejmowaliśmy. Wracając z Gdańska, ja nie miałem żadnego rozwiązania, jeżeli chodzi o zarobek. Jakikolwiek pieniędzy. Ale poczułem, że chcę to zrobić. To był troszeczkę też taki bunt, ale przede wszystkim decyzja moja, że podejmuję potężne ryzyko, ale robię to bardzo świadomie i powiedziałem, że w tym momencie się nie poddał. Że po prostu to zrobię. Przede wszystkim dla siebie. Przede wszystkim dla siebie. Teraz y, zrobię chwilkę pauzy, dlatego, że chciałam to wszystko podsumować, co powiedziałeś, i, i też podzielić się, jeśli pozwolisz, y, swoim spostrzeżeniem. Jako młody chłopak czułeś się niedoceniany, pomijany, chciałeś wszystkim udowodnić, że na coś się stać. Pojawił się hazard, ale gdzieś tam cały czas z tyłu głowy, tym motorem napędowym, tą motywacją u ciebie była, były pieniądze. Przynajmniej tak, tak to widzę, że, że pieniądze wzbogacały ciebie jako człowieka, przynajmniej chciałeś poprzez pieniądze wyrazić, że na coś cię stać. W momencie, kiedy osiągnąłeś już pułap, bo mówisz sam, że ci dobrze szło, trafiłeś do branży farmaceutycznej, prowadziłeś jedną z wiodących klinik, była ta impreza, bo tutaj nie doprecyzowaliśmy, że to chodziło o tą imprezę w tej branży i nastąpił taki breaking point właśnie, gdzie powiedziałeś, okej, okay, ja już wszystko mam, czyli udowodniłem przede wszystkim samemu sobie, że mnie stać, że zarobiłem na siebie w tym kontekście finansowym, i nagle pojawiły się człowiecze emocje, czyli że to wszystko, ta, ta ścieżka, ta gonitwa za tą marchewką, była totalnie bez tego fundamentu, o którym wspominasz. I w momencie, kiedy sobie uzmysłowiłeś, że na czymś innym się kompletnie kręci ten świat, że jest to praca z emocjami, że jest to budowanie nawyków samodyscypliny, otaczanie się mądrzejszymi od siebie, mocniejszymi od siebie, to zmienia się cała nasza perspektywa. Dobrze to odczytałam? Razem z przede wszystkim. Mm -hmm. Doskonale. I tutaj Olga jest to właśnie klucz w tym fundamencie, o którym wspomniałaś i o którym właśnie mówię jako priorytet, który właśnie łącząc z każdą branżą, dbając o fundament w połączeniu z tym, czym się dzisiaj zajmujemy, tak naprawdę my, dbając o fundament, jesteśmy przygotowani na wszystkie wyzwania, które się pojawią w trakcie realizacji celu, które sobie postanowiliśmy. Więc należy sobie jasno i klarownie odpowiedzieć na to, czy ja chcę czuć się silny mentalnie, świadomy tego, skąd się pewne rzeczy biorą, powodzenia, niepowodzenia. Że to może wywołać we mnie emocje, ale ja wiem, że chcę się czuć cały przede wszystkim cały czas pozytywnie nastawiony do tego, co chcę realizować, a nie oddając się emocjom, coś sprawiło mi smutek, więc ja się oddam temu i będę się zatracał w tym? No nie. War raczej wyciągnę dzisiaj wnioski z tego, dlaczego ten smutek się pojawił. Te pytanie, dlaczego jest najbardziej kluczowe? I sobie odpowiedz, dlaczego tak się stało? Ale również dlaczego chcesz to robić. Jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to będzie dla ciebie tą motywacją, do tego, żeby może zmienić pewien nawyk, popracować nad nim. A być może cały czas potęgować to, dlaczego ja chcę iść w tym kierunku. I to będzie rosło. To przekonanie w tobie, że ty wiesz, po co to robisz, wiesz, dlaczego to robisz, i jestem w tym konsekwentny. Bo rozumiem, że działanie daje mi efekt. Działanie daje mi odpowiedzi, że tak lub nie. Działanie daje mi radość. Czasami, jeżeli jest niepowodzenie, to ok, chwilowy smutek, ale rozumiem tą pracę z emocjami. Samą kontrolę tak zwaną tych emocji, co się świetnie przekłada również właśnie w pracy i we współpracy. Czy mówimy o biznesie z kimś, czy jeżeli już posiadam Firmę, przedsiębiorstwo, zatrudniam ludzi. Jak umiejętnie podchodzić do pracownika? Czy chociażby z drugiej strony, jak pracownik, warto, żeby też rozumiał pracodawcę? Dlaczego w taki sposób się zachowuje? Bądź jeżeli faktycznie też się zachowuje nie w zgodzie ze mną, to nie oceniajmy, dlaczego to zrobił, dlaczego tak postąpił. Tylko przede wszystkim. Umiejętnie, w pierwszej kolejności, porozmawiajmy z tą osobą, zadajmy umiejętnie pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego ktoś o nas tak myśli. Bo tutaj współpracujemy. I dostajemy odpowiedzi. Cały czas te pytania, dlaczego? Dostając odpowiedzi, my mamy możliwość się utożsamienia, do, tak naprawdę, podporządkowania się pod to, co jest faktem, a z faktami się nie dyskutuje. Nie doprowadzajmy do domysłów. Że widzimy, że ktoś w jakiś sposób postępuje, na nas patrzy, to zapewne jest tak, tak albo tak. Nie. Sprawdźmy, dotknijmy, zapytajmy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I jeżeli będziemy szukali rozwiązań, odpowiedzi, umiejętnie zada zadając, zadawając pytania, to będzie nam w życiu łatwiej, iżej. bo my nie musimy jeszcze musimy później zastanawiać nad tym, czy iść do pracodawcy, i porozmawiać z nim na dany temat. Bądź czy ja zasługuję na podwyżkę? Po prostu idź do jasnej cholery i porozmawiaj z nim o od... tym. Tylko jeżeli zrobisz to w taki sposób, że ja chciałbym dostać podwyżkę, bo inni dostają, bo są jakieś zasady, to zasady są dla mas. Tylko nie wszyscy jest to... <laughs> respektują. Pytanie dlaczego tutaj sam się narażasz na ryzyko. i z wartością do swojego pracodawcy. Czy z argumentami, dlaczego tytuł podwyżkę powinieneś dostać? Ten człowiek też jest, też ma swoje emocje, też ma logikę samą w sobie i na pewno wiele rzeczy zrozumie, jeżeli umiejętnie przedstawisz te argumenty, że warto to zrobić. I się nie dziwi, jak to zrobi, bo nie chce stracić takiego pracownika, którego ty przed chwilą. Przedstawiłeś, opisałeś i zbudowałeś wartość jako siebie. Gdzie się nauczyć umiejętnego zadawania pytań? Po czym poznamy, że jest dobre pytanie? U mnie. Napisz do mnie. Posądź się jak. Między innymi upało. To zdradź trochę, wiesz, bo to jednak myślę, że wiele osób, które teraz Cię ogląda i Cię nie zna, to wie, tak. chciałoby jakąś namiastkę, jakąś próbkę tej. Tak, przede wszystkim to, co jest najistotniejsze w fundamencie są bardzo istotne kwestie, kiedy dostaniemy te odpowiedzi, co należy robić, żeby poznać te pytania, mechanizmy, jak warto postępować, jak warto rozmawiać, jak warto podchodzić do drugiego człowieka, jeżeli chodzi o relacje partnerskie, relacje międzyludzkie, kwestii zawodowej, praca z klientem, sprzedaż, 14 lat doświadczenia sprzedaży, to w czym się specjalizuje, to o czym rozmawiam dzisiaj z ludźmi, umiejętnie na czym polega sprzedaż, czym jest sprzedaż jak należy ją rozumieć, a wtedy się pojawiają te efekty. Są proste zasady. Czytaj książki rozwojowe, podcasty rozwojowe, eventy, networkingi, spotkania z ludźmi lepszymi od siebie, którzy się rozwijają. To są te rzeczy, które warto i mówię wprost, należy w sobie uruchomić, znaleźć ten czas na samorozwój, dzięki czemu poznając ludzi, poznając te kontakty, poznając, budując relacje z tymi ludźmi, otwieramy, dajemy sobie szansę, otwieramy sobie furtkę na to, że za chwilę wobec tego, kim jestem dzisiaj, za chwilę mogę dostać szansę, możliwości, żeby spojrzeć na siebie troszeczkę inaczej, pójść w nieco inną stronę, bo tam mogę osiągnąć więcej, mogę odnaleźć nową pasję, nowe zainteresowanie i wtedy co, wracając? Bądź konsekwentny, w nieznane wejdź, bo niech wiesz, jak będzie. O, wchodzisz, sprawdzam. I dostaniesz odpowiedź, że to jest dla ciebie. A nie, że fajnie 8 godzin przepracuję, nic nie mam do takich osób, które to robią. Świetnie. Lecz mamy ten wolny czas. I jak go gospodarujemy? Trochę lenistwa najczęściej. Samorozwój? Co to w ogóle jest? Nie, być to coraz więcej osób się tym interesuje, zobacz jakie są frekwencje na eventach. Jest coraz więcej eventów na rynku, coraz więcej osób. Mało tego te osoby się powtarzają, bo jeżdżą sobie. Tylko na sam koniec jest ten element, żeby wyciągnąć esencję, żeby zacząć właśnie działać. Bo wysłuchiwanie innych prelegentów, czytanie książek rozwojowych czy słuchanie podcastów niewiele daje samo w sobie. Zobacz Olga, że. Tak naprawdę wszystkie książki rozwojowe, ty zapewne też nie jedną przeczytałaś. Ostatnio mówiłam, że nie lubię czytać książek, więc przesłuchałam. Proszę, wystarczy. wystarczy. Można tak. przesłuchać, ale jesteś, jesteś w tym procesie. Tak, Patrz tak, o to, tak, ponieważ to jest. rozumiesz. Ja powiem szczerze, że kiedy nie przeczytam książki w ciągu dnia, czuję się głupi. Okej. Okay. Odkryłem to dopiero, kiedy zacząłem czytać książki. Jest głupi, od razu cię dopytam. mi tej wartości. Czuję się tak jakby, ja to nazwę, gorsze od siebie takiego, jakim chcę być. O, to jest chyba najlepsze określenie właśnie. A kim chcesz być? Chcę mieć satysfakcję z tego, co robię. A nie masz teraz? Mam. Dlatego rozumiem, że należy o to dbać, że kiedy przestaję o to dbać, chodzi o ten najmniejszy mechanizm, najmniejszy czynnik, już czuję się nieco osłabiony. Nazwam to głupszy. Tak, bo nie wrzuciłem z siebie jakiejś wartości. I teraz te mechanizmy, które są kluczowe Każdego dnia do tego, czy my będziemy mieli w sobie faktycznie nastawienie i osob będą osobą sprawczą tego dnia, bo to jest bardzo kluczowe. Mówi się day after day. Ale poczekaj, przyczepię się do tego, Paweł. Jeżeli mówimy do siebie głupszy, to jest negatywny komunikat, który wyrażamy do siebie. To jest sposób pejoratywny. I nie uważasz, że wmawiając sobie, że jestem głupszy, bo nie przeczytałem książki na przykład dzisiaj, to jest depresjonowanie się trochę i takie wiesz, dobijanie gwozia do trumny. I to jest twoja, twoje jest Twoja opinia, super. Nie zmienia tego okresu. Nie zmienię ogarnego. Okej, okay, dlatego dopytuję, tak. no nie panie. Nie zmienię tego okresenia, ja tak czuję się wtedy głupszy. Mm -hmm. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspomniałem, nie, do, nie dostaję tej wartości jako wiedzy kogoś. Wybiorę jakąś osobę, książkę, która dzieje się swoją historią. Sukcesem bądź jak wychodziła ta osoba z porażek, bądź jak spojrzeć na pewne aspekty, by być lepszym po prostu człowiekiem, to brakuje mi tej wartości. Mów mówiąc właśnie może delikatniej. Brakuje mi tej wartości. I przez to tak jakby schodzę troszeczkę w dół, a i przez ten nie raz już było, że biorę tą książkę, nawet dwie, trzy strony. I się okazuje jeszcze, że przeczytam zdanie, które za chwilę sobie notuję i później ludzie się dziwią, że umiejętnie to stosuję w przeróżnym przekazie. Czy rozmawiając z kimś, czy dając przekaz na, w różnej formie, social media i tak dalej, to jest właśnie to. Ale zobacz, byłem konsekwentny. Rozumiem, dlaczego czytanie książki, czy słuchanie podcastu, co mi daje. Ja to rozumiem dzisiaj. Ja rozumiem, że kiedy wstaję, śmieje się dzisiaj moja partnerka, której jestem mega wdzięczny, niesamowicie wdzięczny za to, jaką wartość wnosi moje życie. I uśmiecha się, kiedy ja wstaję i po prostu ścielę łóżko. I że to jest jak mantra, tak staję nieraz w tym przejściu. I się po prostu uśmiecha. I mówię, że się podoba to, że jestem konsekwentny. W tym, w tym, w tym, że to widzi. Ja się cieszę, że to widzi. A ja często powtarzam, przyglądaj się uważnie. Bo to dopiero początek. I też wracając do tej osoby, która ma dzisiaj miejsce w moim życiu. Też ta osoba się nie wzięła przez przypadek. To nie jest przypadek, Olga. że tak wartościowa osoba pojawiła się w moim życiu. Albo ty wiej. Ja to umiejętnie nazywam. To jest nagroda za to, kim byłem, co zrozumiałem i kim jestem dzisiaj. I jak konsekwentnie o to dbam, by być tą osobą, którą chcę być. Przekładając to na swoje działania pasje, projekty, które dzisiaj tworzę? To, co dzisiaj realizuję? Jak się w tym odnajduję? Jak pomimo pogody na zewnątrz, to, ta osoba się śmieje. Ty idziesz biegać? Tak. Idę biegać w deszczu. Bo czuję, jak wracam, smuknięty, dosłownie, czuję taką dumę w sobie. Że pomimo tych przeciwności, tak jak w życiu to jest właśnie ten mechanizm. Wejdź w to, po prostu idź, bo mnie interesuje to, co ja dostanę poprzez bieganie, moje zaangażowanie, a nie pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz, bo zawsze na zewnątrz będą osoby, czynniki takie, które będą wpływały na to, żeby nas troszeczkę ściągnąć, czyli na przykład bliskie nam osoby. Ej, po co to robisz, po co ci to? Nie muszę tobie opowiadać. Po co to robię? Ja to wiem, rozumiem. I chcę to robić przede wszystkim. Szukam tych rozwiązań, jak to zrobić. Ty nie wiesz, czym się zmagał. Nie wiesz, ile poświęceń to wymagał. Na podstawie jakiego klucza dobierasz sobie podcasty bądź książki? Bo nie każda książka jest dla nas. Przede wszystkim e, zauważam, że nie dobieram książek konkretnie pod kątem, czy dzisiaj, sprzedaży, czy rozwoju. Zauważyłem, że jeżeli ktoś mi daje rekomendację danej książki i umiejętnie to przedstawi, bardzo często się angażuję, tą książkę bardzo szybko kupuję i sprawdzam. Po prostu praktyka. Jeżeli widzisz, dostajesz szansę, ty tego nie dotkniesz, nie sprawdzisz książki czy sytuacji, podejść do tego w taki sposób, ty się nie dowiesz, czy ta osoba, ten podmiot, ten czynnik ma rację. Po prostu się nie przekonasz. W życiu należy stać być tak naprawdę osobą, mówi się o tym, Bądź odważny, nie bój się. Wtedy wiele się zmieni. Okej, okay, tak. Dzisiaj to rozumiem. Chciałbym i wrócę Ola do te, Olga do tego, co tak naprawdę się działo również w zeszłym roku. Mhm. To myślę, że jest bardzo kluczowe, o czym warto wspomnieć. Przede wszystkim wobec osób, które znajdują się dzisiaj w różnej sytuacji życiowej i. Często w sytuacji bez wyjścia, w trudnej sytuacji, czy finansowej, w której ja byłem, czy w sytuacji relacji partnerskiej, problemów rodzinnych, a sytuacja związana ze śmiercią mojego brata, która i moment, kiedy to się stało, to było coś totalnie niespodziewanego. Brat, który był za granicą od 12 lat blisko, kiedy wszystko było w jak najlepszym porządku, jeżeli chodzi o nasz kontakt z rodziną, jego z nami, kiedy był konsekwentny, zawsze poniedziałki dzwonił i pytał po prostu, co słychać. Wszedł moment, kiedy dostaje telefon, że mój brat jest ranimowany. Dzwonił jego przyjaciel, ja. Po prostu nie tyle byłem zszokowany tą informacją, ale. Jak to możliwe? Mój brat, przecież my się, trzy tygodnie temu widzieliśmy w Polsce. Z całą rodziną. Uśmiechnięty. Wesoły. Po. Jakimś czasie dostaję ponownie telefon, że mojego brata już nie ma. Że nie udało się go uratować i w tamtym momencie to, co poczułem, to, że muszę poinformować swoich braci, swoich rodziców, którzy jeszcze o niczym nie wiedzą, że ich syn, mój brat, nie żyje. Lecz będąc właśnie tym już wtedy silnym człowiekiem, bo taki się czułem. Zrobiłem to, przekazują tą informację. Uwierz mi, w bardzo dużym spokoju, po prostu powiedziałem tato, Piotr nie żyje. Jego krzyk, co się stało dlaczego, po prostu dla mnie był sygnałem, że ja się pakuję, będąc wtedy na wyjeździe z grupą znajomych, jadę do domu, bo wiem, że. My siebie po prostu potrzebujemy jako rodzina. I wróciłem do tego domu. Wszyscy się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, pospominaliśmy, kim i jakim był człowiekiem. Lecz wydarzyło się coś, co dla mnie również jest lekcją w życiu. Na sam koniec nigdy tego nie zrobiliśmy. Nigdy w domu to nie miało miejsca, pomimo wielu ciepłych momentów, dużo ciepa, które dostaje od rodziny, swoich rodziców, ponieważ są bardzo wartościowymi ludźmi. Po raz pierwszy wszyscy z moimi braćmi, z moimi rodzicami, po prostu się przytuliliśmy. W takim gronie, w takim kółku. I wtedy sobie powiedzieliśmy: nie niemalże każdy z nas się uśmiechnął, że. Coś Piotr miał nam do przekazania. Bo wiemy, kim był. Jak wiele mi pomagał. Kiedy wiedział o moich problemach. Jak dzwonił i pytał. I jak wygląda sytuacja. Pomagał mi przegromnie. I nigdy nie byłem w stanie mu powiedzieć: dziękuję. Po prostu. Tutaj. Lecz ja sobie obiecałem, po tej chwili, kiedy spędziliśmy razem z rodziną, emanując do siebie do mieszkania, że zrobimy to razem. Będę konsekwentny i sprawię, że w życiu będziemy szczęśliwi, dzięki wsparciu, które wierzę, że Ty również, będąc tam, cokolwiek by to nie miało miejsca, zrobimy to razem. Ja osiągnę to, co sobie założę dzięki Twemu wsparciu, które zawsze miałem i czuję i wierzę w to, że je będę miał. Uwierz mi, że na pogrzebie u nas nikt nie płakał. Kiedy żegnaliśmy Piotrka, było mnóstwo ludzi, którzy płakali. U nas w rodzinie nikt nie płakał. Było bardzo dużo siły. tego, tego przekonania, tej świadomości tego po prostu, co się stało. Na pewno jest żal, lecz też bardzo dużo zrozumienia. Uwierz mi Olga, że stało się coś ponownie po około miesiąca, dwóch, później, po tym jak pożegnaliśmy mojego brata. Pozwoliłem sobie ponownie oddać się emocjom. Zacząłem myśleć o nim pewnego dnia, wspominać. Oddałem się temu smutku. Słodkowi. I to, co zaczęło się dziać ze mną, to po prostu wróciły stałe, stare nawyki, stare schematy. Ten smutek zaczął się we mnie rozlewać. Ale czekaj, Paweł, że Ty doskonale rozumiesz, czym są emocje. Pomimo tego, Pozwoliłem, popuściłem, odpuściłem to, co sprawiało w życiu, że jestem silnym człowiekiem. Pozwoliłem ponownie, żeby emocje o mnie decydowały? To nie tak, to nie tak. Wróciły stare nawyki. Pojawił się alkohol. Przez niedługi okres czasu, długi, niedługi, blisko miesiąc czasu. Byłem bardzo taki zamknięty w sobie. Moje plany, moje projekty nie odpuściłem, ale stanęły w miejscu. Nieco przekładałem to na kolejny czas, ponieważ byłem rozsypany. Paweł, przecież wiesz doskonale, jak należy postępować. Doskonale rozumiesz dzisiaj, czym jest kontrola emocji. Praca nad emocjami? I słuchaj, Olga, kiedy zacząłem o tym myśleć bardzo intensywnie, wróciły do mnie te przekonania bardzo szybko, ponieważ ja te nawyki przekonania już miałem w sobie. Bardzo szybko to do mnie wróciło, jak należy postąpić w takiej sytuacji, i uwierz mi, trwało to moment, kiedy ja wracałem na swoje tory. Ja ponownie zacząłem się uśmiechać. Ja ponownie zostawiłem te dziadostwo, te złe nawyki, zamieniając je w takie, które sprawiają, że ja rosnę, czyli wstaję, wcielę tę łóżeczkę. Konsekwentnie to, co robię, piję wodę z cytryną, idę biegać bądź ćwiczę, i później jestem przygotowany do tego, co się wydarzy w ciągu dnia. Pokazałem sobie, że jestem sprawczy, że robię to, co sprawia mi od razu, jak wstanę, co sprawia, że jestem. Sprawczą osobą działam, jestem konsekwentny, i dziwi się, że później to w konsekwencji się przekłada na to, co za chwilę mam zrobić, jadąc na spotkanie, że jestem pełen energii, to o czym do mnie mówię, że ja mam zawsze pełną pełen, pełen, pełen energii, bo tak jest. Bo zrozumiałem te mechanizmy, co na to wpływa, że faktycznie tak się czuję, Bo to się nie bierze z niczego. Dzisiaj mój brat jest moją inspiracją, moją siłą. Codziennie. Tak naprawdę odnoszę się do niego i myślę o nim, jak wiele mi daje dzisiaj, pomimo że nie ma go ze mną, jaką ogromną wartość mi pozostawił. Tą opiekę, konsekwentnie pytając każdego z nas, braci, co u Was słychać. I to sprawia, że Dzisiaj mogę to mówić ze na fragę z uśmiechem na buzi. że pozostawię sobie coś pięknego. Nie tylko mi. Wiem, że każdemu z mojej rodziny, z naszej rodziny. I to mnie motywuje do tego, by jeszcze mocniej, jeszcze silniej, jeszcze bardziej być konsekwentnym w tym, co sobie założę. Bo nie tylko sobie obiecaliśmy, ja obiecałam coś bratu, ale po prostu chcę. Bo już wiem, jak to robić. Co o tym decyduje, że staje się lepszym człowiekiem? Konsekwentnym, że dowoży do końca. Otaczaj się on lepszymi od siebie. Słuchaj ich, zadawaj umiejętnie pytania i działanie daj efekt. A. To, co chciałbym powiedzieć najistotniej, najistotniejszego. To podsumowując to wszystko. Słowa, które uważam za bardzo kluczowe dzisiaj. Nie zmieniajcie innych. Zmieniajcie siebie. Pięknie to spłentowałeś. Wiesz, co, ja po, po tej twojej historii tutaj miałam łzybocza, więc chyba nie jestem w stanie więcej powiedzieć ani zadać pytań, bo. bo... Myślę, że yy, Twój brat na pewno jest z Ciebie dumny i, i trzymam kciuki, żebyś, żebyś rzeczywiście dotrzymał mu tej obietnicy, którą mu złożyłeś, i żebyś się realizował, i żebyś pomagał innym, bo, bo to jest kluczowe to jest ten fundament, o którym wielokrotnie mówisz. I fundament, niezależnie od profesji, jaką wy, my wszyscy wykonujemy, jest, jest kluczowy, jest istotny. Ja tutaj też podlinkuję pod odcinkiem do ciebie kontakt, więc jeżeli Zgadza. ktoś z Was chciałby porozmawiać z Pawłem, współpracować z Pabłem, z Pawłem, no to wtedy prosimy, żeby się odezwać. I... Mm, zapraszam. zapraszam. Jeżeli chodzi o mnie, to jest dopiero początek. <laughs> tak, tak. Dlatego mówiliśmy, że dobrze. Wszystko tak naprawdę ewoluuje. Tak. Też chcę pokazywać i pokazuje swoją drogę, pokazuje od początku tak naprawdę, jak to wygląda u mnie. I dzisiaj jestem osobą, która tak naprawdę wchodzi w ten świat pełen BUD. Pełna moc. Pełna świadomość tego, co chcę zrobić i co chcę osiągnąć. Bo szukałem rozwiązań i znalazłem. Mam cudownych ludzi obok siebie, cudowną partnerkę, rodzinę. Relacje, które są dzisiaj na niesamowitym poziomie. Gdzie jest mnóstwo radości, uśmiechu i to jest też siłą. A relacje największą wartość. Dbajmy o nie. Dbajmy o nie. Napiszcie proszę w komentarzu poniżej, jak wam się podobała rozmowa, jakie macie wy wnioski, jakie macie być może doświadczenia. Dajcie znać. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki wielkie, Paweł, za podzielenie. się, za otwartość. Wiesz, naprawdę pięknie się otworzyłeś. Wy tego nie czujecie, ale my mamy tutaj tak ciepło. Jeszcze dodatkowo Paweł dolał oliwy do oka, <grypt> więc, więc tak. Słuchajcie, powtórzę to. Nie zmieniajcie innych. Zmieniajcie siebie, a wiele się w życiu zmieni. Przede wszystkim waszym. I wszystkich dookoła, którzy was otaczają. Będziecie tym zarażać i inspirować do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.